Przypadek odgrywa niebagatelną rolę w życiu każdego z nas. Czasami bardzo pozytywna. Co prawda, możecie się Państwo ze mną nie zgodzić, podając za przykład chociażby króla Edypa. Ale jeśli chodzi o implantologię, to właśnie przypadek sprawił, że zamiast protez ruchomych coraz częściej korzystamy z implantów. Profesor Ingvar Brennemark nie był dentystą. Interesował się krążeniem krwi w kości oraz procesami gojenia się ran. Zauważył, że ilekroć wszczepiał w kość urządzenia optyczne w obudowie z tytanu, kość bardzo silnie przylegała do powierzchni metalowej tej konstrukcji. W przeszłości były przeprowadzane próby wszczepienia elementów z różnych materiałów. Tytan okazał się wyjątkowo doskonały. Na czym więc polegała ta wręcz tytaniczna doniosłość badań profesora Brennemarka? Po pierwsze, wykorzystał naturalny proces gojenia się tkanki po wprowadzeniu do kości ciała obcego. Po drugie, włoże implantu potraktował jak ranę do zagojenia. I po trzecie, wziął pod uwagę właściwości tytanu, czyli jego odporność na korozję i biokompatybilność, czyli obojętność tkankową. Dzięki spełnieniu tych warunków następuje proces ostrej integracji, czyli bezpośrednie połączenie tkanki kostnej z powierzchnią tytanową implantu. To połączenie tytan-kość jest na tyle mocne, że wytrzymuje ogromne obciążenia, jakie występują w naturalnym uzębieniu. Tytan jest odporny na korozję i bardzo wytrzymały. I to już nie jest przypadek, że implanty są robione z tytanu. Zalety materiału to nie wszystko. W następnym odcinku opowiem Państwu o zaletach całych implantów.